Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Subnautica. Mam w tym odcinku w sumie wam do pokazania dwie rzeczy. Myślę, że będzie bardzo krótki odcinek, ale jest to powiedzmy taki bonus, który wrzucam swego rodzaju. I mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu to, co się tutaj w ogóle dzieje. Jak widzicie, tak dla porównania, jeśli mamy korytarz albo zestaw korytarzy, w których jest woda, czy w których jest woda, jak widzicie, że bardzo łatwo jest nią dojrzeć, zarówno kiedy stoimy, zarówno kiedy skaczemy, tak? Bo ona cały czas gdzieś tutaj się unosi. Tak, również było, jeśli chodzi o tą część bazy, ale nie wiem, czy twórcy o tym wiedzą, chyba zapewne jeszcze nie, skoro to nie zostało naprawione. Jak wiecie, Hitblade jest bardzo ostry, bardzo mocny i bardzo łatwo powoduje zalanie bazy. Jak widzicie, w tej chwili moja postać pływa. Całkowicie pływa, o. Widzicie, tak jak była woda, ale wody nie ma. O, tu moja postać chodzi, a tu moja postać pływa. Jakbym wchodził i wychodził do wody. I to jest w sumie mega dziwne. Jeden z bugów, który przez przypadek w sumie odkryłem. I dziwi mnie, dlaczego to jest tak dziwnie zrobione. Bo wcześniej, jeśli woda w ogóle się wlewała i pływaliśmy, tak jak tutaj, to pływaliśmy po całej bazie, a w tej chwili pływamy tylko w tym jednym kawałku. To w sumie nawet byłoby bardziej logiczne, ale nie byłoby logiczne to, że w ogóle pływamy, a tej wody rzeczywiście nie widać. No, jak widzicie, cały czas pływam, pływam. Nic się tu nie dzieje. Postać po prostu zachowuje się, jakby to była woda. O, zresztą nawet to widać, bo nogi mi wcięło. I nagle, o, mam nogi. Nie mam nóg, mam nogi. Nie mam nóg, mam nogi. No i tak to się dzieje. Druga rzecz, z tych takich ciekawszych, jest chyba jeszcze śmieszniejsza. Tylko że jesteśmy zmuszeni dostać się na Cyclopsa. Na pierwsze pięterko. I wsiąść do Seamotha. Dobrze, jak pamiętacie, Seamoth ma swoją energię. Jeszcze w sumie nie sprawdzałem jednej rzeczy. Czy jeśli użyję na nim Repulsion Kanonu... Aha, czyli odpycha mnie. Czyli nie dostaje obrażeń Seamoth? Nie. Najciekawszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że chciałem wam pokazać, że Seamoth jest tak naprawdę w stanie rozwalić się bardzo szybko. To po pierwsze. Jeśli tylko wystarczająco uderzamy. Dobra. Pouderzamy sobie oczywiście tutaj chwilę. A dlaczego? Dlaczego w ogóle brnę do tego, żeby zniszczyć Seamotha? Dlaczego chcę go rozwalić na kawałeczki? On traci około 10 HP przy każdym uderzeniu. To zresztą widać. I w tym momencie zaraz on się powinien zniszczyć. Ale dlaczego ja brnę? Jak widzicie, oczywiście jesteśmy w stanie płynąć Seamothem. W tej chwili Seamoth jest zepsuty, co oczywiście widać, jest logiczne, leci dym, wypadają bomberki, iskrzy się. Ale, jak dobrze pamiętacie, możemy sobie oczywiście zaparkować Seamotha w Cyklopie. I co jest też w sumie śmieszne, co odkryłem przez przypadek, nie wiem, czy to był też błąd gry, że Seamoth mi się zniszczył, czy nie, ale kiedy podpłyniemy sobie Seamothem, jesteśmy w stanie otworzyć tą lukę. Jak widać, oczywiście nie jesteśmy w stanie tu wpłynąć, I ona jest sobie tak otwarta. To oczywiście moglibyśmy też spróbować osiągnąć, podpływając normalnym Seamothem. Nie w tym rzecz, nie w tym rzecz. To do tego przejdziemy sobie dalej. Ja wcześniej już robiłem taki film, który się nazywał What the Fuck. Ja myślę, że ten na spokojnie można nazwać What the Fuck 2. Oczywiście tutaj dalej nie widać, że jest Seamoth, tak? Tu jest dziura, tu jest pusto, nic się nie dzieje. Ja tu wpaść nie mogę, ale kiedy zejdziemy sobie na pierwsze, na parter w sumie, otworzymy drzwi. Jak widać, jesteśmy w stanie na spokojnie sobie tutaj chodzić. Ja nie wiem, co się dzieje. Tak szczerze. Tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Jestem w stanie w ogóle chodzić tak, jakby to było otwarte po wodzie. Tu jest w ogóle otwarte, też się nie zalewa. Nie ma z tym żadnego problemu, jak widać. Gra nie za bardzo sobie tutaj... powiedzmy, myśli, że to jest nielogiczne. Tu też mogę otworzyć, nic się nie dzieje kompletnie. I teraz w sumie jeszcze najciekawsza rzecz tego wszystkiego. No bo okej, to mogłoby się otwierać, no jakoś tu się musi trzymać i tak dalej. Patrzcie na to. Ja użyję sobie naszego Seamotha, żeby go wepchnąć tak,
żeby Cyclops spróbował go wciągnąć. Bo oczywiście mogę go przepychać. Jeszcze nie? Zaraz w ogóle będziecie w stanie zobaczyć po raz pierwszy, jak Cyclops wciąga go bez nas, w ten sposób. I uwaga! Jesteśmy na górze! Cyclops wciągnął sobie Seamotha, ale Seamoth został powiedzmy, Seamoth został wciągnięty przez Cyclopsa. I co najlepsze, my też zostaliśmy wciągnięci, mimo że staliśmy z boku. Co jest najlepsze? Napisane jest, że Seamoth jest fully charged, czyli w pełni naładowany. Jak widać, oczywiście dymi się z niego i to po prostu cały czas. Możemy sobie nawet zejść, o Jezus, nie aż tak bardzo. Możemy sobie tutaj wejść. Zobaczyć, dymi się z niego, lecą te bąbelki, lecą sobie tutaj iskry i on jest zepsuty. Więc pomyślałem, że może będę mógł go naprawić, ale takiego wała, bo nie ma w ogóle żadnej opcji, żeby go naprawić. Kiedy sobie wejdę na górę, otworzę, nie jest nic, że jest zniszczony, że jest w pełni naładowany, więc mówię, dobra, no to wsiadam. Wsiadamy, wyrzuca nas i wywala nas automatycznie, ponieważ Seamoth jest zniszczony. Jest weld percent 0 i nie jestem w stanie go naprawić. Jedyne co, to welder przenika przez tekstury i nie jestem w stanie nic zrobić, jak widzicie. To jest dziwne, dziwne rzeczy się tu dzieją i po prostu what the fuck. Tak, w skrócie, dzięki za obejrzenie tego serdecznie. Mam nadzieję, że teraz już nie myślicie o tej grze, że ona nie ma bugów. Ona ma bugi i występują one dosyć często. I sam przez przypadek jakiś tam odkrywam, ale nie wszystko wam pokazuję. Byłbym też ciekaw, czy chcielibyście więcej tego rodzaju krótkich filmów, w których pokazywałbym wam różnego rodzaju bugi w Subnautice w ramach jakichś tam odcinków. Oczywiście robiłbym kilka na raz, żeby nie robić z tego minutowych filmów, ale myślę, że 5 minut to już można nazwać to jako odcinek. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!